Toruń na weekend. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam Toruń. Grzeczne były, niegrzeczne. Tu przyjeżdżały kozy, konie zabierajmy. Osioł, narzędzie tortur. To był niegrzeczny, tu go posadzili, przywiązali. Płaskownik w dupę się wcinał, że trzeba być grzeczny, przypominał. Czaj bazę, powie babci. Gratuluję. Czy okażą się smaczne, to powiem za moment, jak spróbuję. Ja mam dla Pani piwo piernikowe jasne, tutaj do degustacji. To jest najsłodsze z piw piernikowych, jakie my mamy. Tuż za mną budynek niezwykłej urody. Dzień dobry, witam z przepięknego Torunia. Toruń porusza. Takie jest hasło promujące to przepiękne miasto. Dawniej mówiono, że Gdańsk jest bogaty, Królewiec wielki, Elbląg obronny, a Toruń przepiękny. I nic zatem dziwnego, że zespół urbanistyczny Torunia tuż obok Krakowa i Zamościa został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku. A miejsce, w którym znajduje się, jest to platforma widokowa, oferuje nam przepiękne widoki, przepiękną panoramę Torunia tuż za mną. Ta panorama została uznana jako jeden z 7 cudów Polski. Miejsce, w którym się znajduję, to Kępa Bazarowa. Nazwa pochodzi z XIII wieku, kiedy przyjeżdżali do Torunia kupcy, którzy zajmowali się oczywiście handlem. Prowadził tu bowiem ważny, stary szlak handlowy z Torunia na południe. Warto tu przyjechać wcześniej rano, kiedy to wschodzące słońce oświetla i budzi do życia stare mury Torunia, lub wieczorem. Znajduje się tutaj mały parking i restauracja, pałac widokowy, gdzie można zjeść śniadanie lub obiad. Mostem drogowym jedziemy do centrum miasta. Parkujemy samochód i udajemy się na ulicę pod Krzywą Wieżą. Spacerując uliczkami Torunia, dotarłam do jednej z licznych atrakcji. Jest to Krzywa Wieża, zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku. Był tu m.in. karcer dla kobiet, zamieniony potem w kuźnie i mieszkania. Wieża, odchylenie od pionu to około 1,5 metra. A stało się to na skutek przesunięcia gliniastego podłoża wieży już w średniowieczu. Znajduję się przed galerią Piernika. Tuż obok mnie toruński flisak, który pięknie przygrywa. Za moment wstąpię na degustację piwa piernikowego, bo choć bardzo dobrze znam smak pierników toruńskich, to piwa piernikowego nie miałam jeszcze ochoty skosztować. Ja mam dla Pani piwo piernikowe jasne, tutaj do degustacji. To jest najsłodsze z piw piernikowych, jakie my mamy. Oprócz tego mamy jeszcze piwo piernikowe ciemne, piwo piernikowe złote. To złote jest dodatkiem miodu, ciemne już jest takie z goryczką. I jeszcze mamy piwo miodowe.
Które no już jest, jak sama nazwa wskazuje, takie typowo miodowe. Mhm. No dobrze, więc tak jak powiedziałam, jestem w galerii Piernika i mam okazję skosztować, podegustować piwa piernikowego. To piwo słodkiego. Jest, tak, to piwo jest produkowane specjalnie dla nas w browarze toruńskim z naszej receptury, więc tutaj jest wszystko jak najbardziej. Piwo znakomite i faktycznie smakuje jak piernik. Na zdrowie. Cieszymy. Ponieważ piwo smakowało naprawdę wybornie, to zamierzam kupić dwie buteleczki i oczywiście smaczne pierniki. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Stoję przed kamienicą gotycką z przełomu XIV i XV wieku, gdzie najprawdopodobniej urodził się Mikołaj Kopernik. Obecnie w tym budynku mieści się jego muzeum. Ulicą Różaną udajemy się na rynek staromiejski. Zatrzymujemy się na chwilę przy fontannie, która przedstawia Flisaka, bohatera legendy, według której dzięki zagraniu pięknej melodii na skrzypcach wyprowadził on z Torunia tysiące żab, uwalniając miasto od ich plag. Podobno Kraków słynie z przepięknych kwiatów, z kwiaciarek, które te kwiaty roznoszą, ale takich kwiatów przepięknych jak w Toruniu to chyba nie mają. Idziemy na spotkanie z pozytywnie zakręconym przewodnikiem, aby poznać historię Torunia w pigułce. Witam tygrysów turystyki Europy i Ameryki po raz pierwszy, drugi, trzeci, niech im cudownie czas leci. Tutaj wylądowaliście na peryferiach Mazowsza, Zawisu, Kujawy, Wielkopolska. Jak mieszkał Krzyw, ten powiat był. Tu, gdzie ostrzel, mieszkali dzikusy Prusy. Oj, niegrzeczne były, niegrzeczne. Tu przyjeżdżały kozy, konie zabierajmy. Konrad Mazowiecki zdenerwował się, władca tej ziemi, i zawołał krzyżaków Niemców. Tam za Wisłą lądowali rycerze Ojca Świętego Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego i założyli to miasto, gdzie stoimy, 1233. Port morski, hanzatyckie, celne, prawo składu 12 dni. Reklama była przez papieża i cesarza. Płynęły statki z Turcji, Grecji, Rzymu i Londynu. Przywozili biżuterię, dywany, jedwabie, sukna. Zabierały pewne ładownie wosku, miodu, skóry i zboża. Toruń pęczniał, bogacił się. 1254 założyli drugie miasto. Tam dalej, jak deptakiem pójdziemy, dojdziemy, jest drugi rynek. Oczywiście to był Kraków Północy nazywany. Ma 1200 zabytków. Najważniejszy oczywiście jest ratusz, gdzie tu w nim było wszystko. Jak go wybudowali w tej formie w 1601 roku, był najpiękniejszy i największy w Europie. Chopin naliczył, że ma tyle okien na rok dni. Parter to handel, dom towarowy z jednej i drugiej strony. Pierwsze piętro od naszej strony to był hotel dla króla i biskupów, wojewodów i innych. Nieraz król spał nerwowo, koluch zapiał kukuryku, skoczył w gacie, leciał do dużej sali, biskupi i wojewodowie czekali, podatki podwyższali. Był parlament, senat. Po obiedzie teada, wieczorem disco. Król tańczył z krową, księżniczki na randki się umawiały. Oto portrety królu z sali królewskiej. Oto zdjęcie ratusza w pełnej gali. Miał takie wieżyczki, gdzie wojna północna zniszczyła. Ratusz ma 300 obrazów, 130 należy. Muzeum jest. Od piwnic aż po strych.
Ten obraz jest największy, ma 6 metrów na 4. Namalował Jaroczyński z Poznania. Pokazuje, jak Kazimierz Jagiellończyk wypędził stąd Krzyżaków i po raz pierwszy oni tu nie w Krakowie, ale w Toruniu klękali tu w takim domu, który tu stał, Dwór Artusa się nazywał, i przyrzekali, że będą grzeczni. Oczywiście Zamek Krzyżacki nie ma, bo mieszkańcy 1054 zaatakowali, rozebrali, tylko siusialnie zostawili. Toaleta rycerska. Tam spłuczka działa, się nie zapchała. Tam rycerze szli korytarzem przez dziury w podłodze do potoku, kubkę robili. Wszystko chlup, chlup, spadało i odpływało. Łup, łup, łup. Tory ma wspaniałe zabytki. Do jednej zerowej klasy jest kościół Jakuba. Świątyń gotyckich pięknych jest 3. A wszystkich kościołów 24. Tory ma atrakcję super turystyczną Krzywą Wieżę. Pod Krzywą Wieżą można sprawdzić męża, żonę, narzeczoną czy wierna. Pięty do ściany, ręce do przodu, stoi, policzy 100% wierności i pewności. Ponieważ nie można ustać, żebyście czasem poważnie tego nie traktowali. Trzeba i bazę, rozumie? Bram było 12, to jest wejście obok Krzywej Wieży. Zerowej klasy jest 5, 3 gotyckie, ratusz i to. Tutaj obok nas widać tę żółtą fasadę barokową. Świątynia Panny Marii jest długa 80 metrów, tak jak Kościół Mariacki, świątynia gigant. Tak panienki do ślubu mają dużo czasu do myślenia, zanim dojdą. Polecam, on tu wchodzi się tu, wie pani? My jesteśmy tu, to idzie, tu jest kosz i tu się wchodzi. Tam są trony, gdzie siadali królowie i wodzowie. Franciszkani dawali rozwody. Kazimierz Wielki i Jagiełło mieli po 4 legalne żony, złotem opłacone, wymienione na nowe. Choć jedna żyła już, nieraz jeszcze już drugą miał. Lengen namalował pieska, tutaj on niedaleko mieszkał, w Toruniu. I oczywiście on jest tutaj dla dzieci, taka pamiątka. Ozdobą rynku tak jest chłopiec grający żabą. Ropuchy się namnożyły, pod pierzyny właziły, góral stał, żaby zebrał i zaprowadził do Wisły. Torunianie pomysł budowali, toruniankę za żonę dali. Osioł, narzędzie tortur. To był niegrzyczny, tu go posadzili, przywozali, płaskowni w dupę się wcinał, że trzeba być rzeczy przypominał. Czaj bazę? Powie babci? Gratuluję. Jak pani ma na imię? Małgorzata. Pana mogę wypisać? Można. Mogę napisać Małgosia? Tak. Mama Małgosia, cud dziewczyna jak boginia, jak miód. Rycerz Waldek, Herbulewi, Gołyczyc. Łup, 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 łup. Mianuję ich rycerzami turystyki Unii Europejskiej. Po raz pierwszy, drugi, trzeci, niech słodko życie leci. Niech będzie jak miód, jak miód, jak miód. Bardzo dziękujemy. Mianowani rycerzami Unii Europejskiej udajemy się na ulicę Żeglarską. Mijamy najstarszy gotycki kościół Torunia, w którym chrzest otrzymał Mikołaj Kopernik. Od 1992 roku podniesiony do godności katedry. Bazylika katedralna skrywa największy dzwon średniowiecznej Europy, Tuba Dei, oraz Digitus Dei, średniowieczny zegar o jednej wskazówce. Ulica Żeglarska, najstarsza, najatrakcyjniejsza i najważniejsza ulica Torunia, nazywana Drogą Królów. Prowadzi z nabrzeża Wiślanego do Rynku Staromiejskiego. Pełna jest unikatowych i cennych zabytków, jak chociażby ta przepiękna barokowa kamienica. Ulicą Żeglarską udaje się na brzeg Wisły. Bulwar Filadelfijski jest doskonałym miejscem do spacerów, relaksu i wypoczynku. W okresie letnim na bulwarze rozpoczyna swe rejsy statek wycieczkowy Wanda oraz łódka Katarzynka II pływająca na drugi brzeg rzeki. To również miejsce ważne w historii naszej kinematografii. To właśnie tu, między innymi, powstały zdjęcia do kultowej polskiej komedii Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego.
Jestem na kolejnej platformie widokowej. Przede mną roztacza się wspaniały widok na Wisłę. Po prawej stronie most drogowy, po lewej most kolejowy. Jest tu naprawdę przepięknie, sporo turystów jak na tę porę roku. Widok będzie jeszcze piękniejszy za moment, za chwilę, ponieważ bulwary są na ten moment poddane renowacji, ale za chwilę będzie tu przepięknie. Jestem na ulicy Mostowej. Powoli zmierzam na obiad, ale zwróćcie uwagę na tablicę. Tu jest pokazane, jak w dawnych czasach sięgała, jaki Wisła osiągnęła poziom. Rok 1570, 1584 i 1719. Stoję już u bram karczmy Spichlerz. Za moment pójdę coś zjeść. Myślę, że będą to pierogi, bo Toruń oczywiście, poza tym, że słynie ze wspaniałych pierników, to również ze wspaniałych, smacznych pierogów. Ale zanim wejdę, to chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na okienka, w których można zobaczyć przeróżne postacie. Jestem już w karczmie Spichlerz, minęła 13, mogłam usiąść do stolika, w tle przepiękna muzyka, a mam przed sobą taki starter powitalny, zaraz będę próbowała, bułeczka i jakieś dwie pasty, oczywiście to wszystko w oczekiwaniu na danie główne. Przede mną smaczny żurek, no, taka typowo kujawska potrawa i zaraz będę próbowała. Smakowity, lekko kwaskowy, a towarzyszy mi kiełbaska, jajeczko i taki chips z boczku. Przed sobą mam talerz apetycznych pierogów. Czy okażą się smaczne, to powiem za moment, jak spróbuję. Pierogi na zielono, w rosole, posypane różnymi ziołami, między innymi matką pietruszki, koperkiem, a pierogi są z jagnięciny. Tak jak myślałam, tak jak wyglądają, tak smakują, czyli doskonale. Pierogi były doskonałe, teraz czas na sałatkę. Sałatkę z gorgonzolą. Jak widać, prezentuje się bardzo kolorowo. Serek gorgonzola, płatki kolorowe z ogórka, marchewki, jest też buraczek.
No i oczywiście orzechy. Smakuje znakomicie. Wiosną 2009 roku 22 stylizowane herby miast, głównie hanzeatyckich, z którymi Toruń utrzymywał w średniowieczu ożywione kontakty handlowe, utworzyły wyjątkową aleję na deptaku ulicy Szerokiej. Ulicą Szeroką idziemy do rynku Nowomiejskiego. Ta reprezentacyjna ulica była jedną z najbardziej prestiżowych w dawnym Toruniu. Dawniej zamieszkiwana przez wpływowe i bogate rodziny kupców oraz rzemieślników. Ponieważ Toruń piernikiem słynie, to uhonorowana została pomnikiem również piernikarka toruńska, która w koszu ma pierniki. Dochodzimy do rynku Nowomiejskiego. Dotarłam do rynku Nowomiejskiego i przysiadłam sobie obok przekupki, która pod pachą ma gęś, w koszyku jajka, bo dawniej tutaj również zajmowano się handlem. Stoję w miejscu, gdzie w roku 1964 zrealizowano film Prawo i Pięść w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skurzewskiego. Stoję przed budynkiem. Jest to gospoda pod modrym fartuchem. Została zbudowana w 1498 roku, a odwiedzali ją podobno królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbracht, a także Napoleon. Obecny budynek został wybudowany w XVII wieku. Tuż za mną budynek niezwykłej urody to Teatr Baj Pomorski, gdzie wystawiane są spektakle lalkowe dla dzieci. Jego historia sięga roku 1946. Obecnie prezentuje się, jak widzicie, przepięknie, a przedstawia magiczną szafę z szufladkami. Jestem w kultowej kawiarni Lenkiewicz.
Café, która istnieje od 1945 roku. No, znana jest oczywiście z wybornej kawy, ale przede wszystkim ze wspaniałych lodów. Trudno jest przygotować krótką listę i wybrać te najważniejsze spośród wielu atrakcji turystycznych Torunia. Mimo to staraliśmy się pokazać naszym subiektywnym zdaniem te najważniejsze. Czy Toruń nas poruszył? Zdecydowanie tak. Dlaczego? Bo z każdą wizytą odkrywamy coś nowego, innego, pięknego. Coś, co nas zadziwia i zachwyca. Zwiedzanie Torunia pozwala zajrzeć do różnych rozdziałów historii miasta. Ta różnorodność to coś, co bardzo nam się podoba. Jak powiedział nam przewodnik na rynku staromiejskim, aby zobaczyć wszystkie miejsca i atrakcje, potrzebujemy minimum 5-7 dni. Jeśli mamy mało czasu, odwiedźmy tylko Stare Miasto i wróćmy kolejny raz. Czując niedosyt, mamy głębokie przekonanie, że jeszcze tutaj wrócimy, aby smakować Toruń wszystkimi zmysłami. Do zobaczenia gdzieś tam na szlaku. Jeśli film się spodobał, zostawcie komentarz i lajka.